zajadza. Być może tak było, być może w ogóle nie miał czasu, aby o tym pomyśleć. Natomiast no, pierwszy raz możemy zajaca pochwalić za interwencję. Tymczasem Ziajka i 1-0 dla Podbeskidzia. Strzelił po raz drugi nater w tym meczu. No i po raz pierwszy piłka wpada do bramki, chociaż wydaje się, że to Ziajka jednak. Ziajka. Ale tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, widać po nim, że ma tą pewność siebie, nie boi się uderzyć z dystansu i naprawdę ma tą lewą nogę dosyć groźną. Widzimy, że tutaj no, wspaniale jedno sobie podanie. Niemalże skopiował tę sytuację, którą miał kilka chwil wcześniej. Też schodził w ten sam sposób do środka, strzelał lewą nogą. Wówczas jeszcze Sapela odbił piłkę. No a teraz mamy prowadzenie Podbeskidzia po bardzo ładnej indywidualnej akcji 1-0. Tu bardzo ładny strzał z lewej nogi przy samym słupku. Widzieliśmy, że Sapela już prawie miał tę piłkę. Ta piłka mu przeszła po palcach, ale niestety nie był w stanie zatrzymać jej.